Witajcie! Dziś długa zimowa wycieczka na nartach w Beskidzie Sądeckim. Zapraszam do oglądania. Tę wycieczkę, podobnie jak tą poprzednią, i tym razem zaczynam na parkingu w Obowcu. Szybko ruszam w górę, by już po chwili wyjść z doliny i zobaczyć pierwsze promienie słońca na szlaku. Cuda. Po ponad półtora godzinnym spacerze wychodzę na halę łowowską. Ogrzewam się chwilę w promieniach zimowego słońca i korzystając z tego, że jestem tu dziś jedynym turystą, odpoczywam w schronisku przy okazji jedząc śniadanie. Pół godziny mija niestety dość szybko, więc zakładam narty i ruszam w dalszą drogę. Ale puchu, jak ja tam, o, właśnie zjadę. Ile tu śniegu, ale się jedzie. Jak tu przejechać? Uwaga. Dobra. Ale nie. Zjazd nie trwał jednak zbyt długo. Zdejmuję narty i znów kawałek pod górę. Tu miałem w planach pójście na czarci kamień, jednak w związku z tym, że szlak nie był przetarty, nie chcąc zbytnio ryzykować, ruszam dalej zimowym wariantem przez krajną halę.
I tyle dobrego. Patrzcie się. Co tam się dzieje? Nie. O kurde. Ależ widok dzisiaj. Widzicie Tatry? Nie, niesamowite. Ale pięknie tutaj. Patrzcie, jak to jest pięknie. Nie wiem. Czemu to tędy nie idziesz tak? Zawsze mnie to zastanawia. Netnik. Ja, jeszcze Królowa Hola. Świetnie dzisiaj. Widoki faktycznie wspaniałe, jednak do końca jeszcze daleko, więc rozpoczynam kolejne podejście na wierzch nad kamieniem. Po dojściu na szczyt zaczyna się jeden z najgorszych odcinków na trasie, zwłaszcza na nartach zjazdowych. Śnieg przewrócił liczne drzewa, przez co przejście było wyjątkowo uciążliwe i nieprzyjemne. Po dobrych 25 minutach wyjeżdżam na halę bagnowską. Teraz może jedziemy dalej. Tylko jest problem, bo szlak jest nieprzetarty. To wszystko widzę poszło na szlak zimowy. Widzę jakiś ślad. Zastanawię się, jak coś to powie. Tyle dobrego. Ale to jest pięknie. Zjazd Sokołowskiej niestety również nie należał do przyjemnych, a przewrócone drzewa uświadomiły mi, dlaczego mogłem wybrać przetarty wariant.
Co tu takie dziury? Co? Na podejściu napisano, śnieg zaczął lepić mi się do nart, co dużo ułatwiło podchodzenie, jednak później będzie to bardzo uciążliwe. Wychodzę na halę pisaną, gdzie po krótkiej przerwie rozpoczynam zjazd dalej w dół na przełęcz Bukowinę. Na zadnie góry. Dalej, po krótkim podejściu, wychodzę na nienazwany szczyt i rozpoczynam zjazd na przełęcz Łazisko pod Jaworzyną Kokuszczańską. Dwa podejścia do końca. Już jestem. Tak, powaliły drzewa. Nie wiem. O! Już jestem. Ale widoczki. Patrzcie się na to. I są. Rozdroże. Nazywa? 3 km do Cyrli. No dobra. I 7 do Rytra jeszcze. Już będzie na dół to. Szybciutko.
Podejście do góry było dość przyjemne i krótkie. Spędzam trochę czasu przy kapliczce, nabierając lekko sił i podziwiając wspaniałą panoramę. Po około 15 minutach ruszam dalej. O ile śnieg do góry był pomocny, o tyle w dół było to dosłowne maszerowanie na nartach z dodatkowym śniegiem przyczepionym od spodu. Tu nie pomogło nawet częste przecieranie nart. Próbowałem nawet iść bez nich, jednak wtedy zapadałem się po pas w śniegu. Ostatkiem sił wychodzę jednak na kopułę szczytową Zadnich Gór i rozpoczynam zjazd. Mijam rozdroże szlaków pod Makowicą i nie chcąc stracić czasu, zjeżdżam dalej w dół. I potok. Thank you.
jest. Do chaty górskiej Cyrla dojeżdżam około godziny 15.30. Tu robię dłuższą przerwę, zadowalając się tym razem bigosem i herbatą. Szczerze powiedziawszy, polecam. Bardzo smaczne jedzenie. Już wraz z moim tatą ruszamy dalej, rozpoczynając zjazd do Rytra. W górnej części droga była wręcz idealna do jazdy na nartach i czuliśmy się tu jak na jakiejś nartostradzie. Tuż nad osiedlem Makowica zatrzymujemy się jeszcze na zachód słońca, jednak niestety, ale trochę się spóźniliśmy i słońce zdążyło się już schować za pasmo radziejowej. Chcąc zdążyć przed zmrokiem, czym prędzej ruszamy dalej. Niespełna kilometr przed końcem, śnieg na drodze był już całkowicie roztopiony. Zdejmujemy narty i resztę trasy pokonujemy na piechotę.
Cała około 18-kilometrowa trasa z przerwami zajęła mi ponad 10 godzin. Przewyższenie na szlaku wyniosło 655 metrów. Jeśli obejrzałeś do końca, napisz w komentarzu Beskid Sądecki. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia na szlaku. Tu mi połóż to. Dobra. To ci zasłoni ten. Właśnie. O, będzie. Nie jedziesz, ja pierniczę. No! I słabo jeździsz. Albo jechać tak. O kurde. No może nie tak. Narta mi się zakrywała, ale już jedzie. Ale polanka. Czarna trasa. Ale wczoraj z Łabowca się cięższy. No. Ale wczoraj do Łabowca był cięższy zjazd. Tam jest jeszcze strumień. Zachód. Jakby zachód.